Siemaneczko wszystkim, witam Was serdecznie na kanale Być jak Herkules. Kolejny film właśnie na naszym kanale. Przed chwilą widzieliście trening, połączenie upper body i lower body i dostaliśmy sobie full body. Jeden trening mi wypadł w zeszłym tygodniu, bo byłem na szkoleniu u Wojciecha Jusiela, także trzeba było nadrobić dwa dni treningowe. Swoją drogą trening odbywał się na siłowni Active Point w Tychach na stadionie. Być może niedługo tam będzie można się ze mną umawiać również na treningi personalne i konsultacje, ale to wszystko dowiecie się w swoim czasie, bo nie taki jest temat dzisiejszego filmu. Jak być może zwróciliście uwagę, film wciąż jest montowany i nagrywany telefonem, ale prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich takich filmów właśnie na telefonie, ponieważ byłem w Fixcomie odebrać swój komputer z gwarancji. Okazało się, że cała płyta główna poszła i o dziwo gwarancja mi to uwzględniła, także jestem happy. Mam komputer, nówkę, sztukę, wszystkie programy trzeba od nowa zainstalować itd. Także wciąż jeszcze prawdopodobnie tego filmu nie będę montował na komputerze, ale kolejne już prawdopodobnie tak. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego vloga, to dostałem od Wojciecha Matrasa z dietetyka nie na żarty, czyli mój doradca żywieniowy, ambitne zadanie. Kalorie wprowadzamy około 2900-3000 kalorii i podnosimy białko na poziom 2-2,5 g na kilogram masy ciała. Wciąż oczywiście dieta roślinna. Także stwierdziłem, że zrobimy taki właśnie full day of eating, foodbook high protein vegan, czyli właśnie jak mieć bardzo wysokobiałkową dietę, zakładając sobie warunki diety roślinnej, też bez jakichś ekstremalnie dużych ilości odżywki białkowej, bo właściwie przewiduję białko w postaci prochu tylko do śniadania. No i zobaczycie sobie właśnie, jak to będzie wyglądało. Cały dzień około 200 g białka na diecie roślinnej. Cóż, ja idę do domu, odpalam sobie komputer, instaluję wszystkie programy, a my cofamy się w czasie i oglądamy, jak wyglądało moje śniadanie. Zapraszam. Zatem jeżeli chodzi o śniadanie, raczej nikogo nie zaskoczy, jest to coś, czym się rozkoszuję od dawna i moje śniadanie długi czas wygląda bardzo podobnie i nie przewiduję, by się zmieniło. Jest to w każdym razie klasyczna owsianka, używam różnych płatków, dzisiaj jest to połączenie płatków owsianych i płatków jaglanych. Do tego mamy dodatek odżywki białkowej Vivo Perform surowe kakao, które oczywiście możecie znaleźć na sklepie siwaroślin.pl z kodem zniżkowym zarzycki10, macie 10% zniżki na wszystkie zakupy na tej stronie. Dodatkowo jest tutaj duża porcja kakao dosypana jeszcze oddzielnie, ponieważ jestem uzależniony od kakao. Ja na przykład duże opakowanie kakao potrafię zużyć w tydzień, tam jest 150 gramów, używam nawet 20 gramów dziennie, jak jem dwie owsianki. W każdym razie, jeżeli chodzi o te śniadanie, mamy tutaj właśnie płatki jaglane, płatki owsiane, odżywkę białkową, kakaową, do tego jeszcze dodatkowo jest kakao, cynamon, migdały, pestki dyni, jabłko i banan. Do tego oczywiście czarna kawa, bez żadnych dodatków, po prostu czarna, mocna, żeby dała kopa na cały dzień. Wypiję sobie właściwie, jak widzicie, jeszcze troszkę sobie tam doleję. Dokładne kalorie macie w prawym rogu. A jeżeli chodzi tam o proporcje, czego ile użyłem, to wszystko będzie opisane w opisie filmu, żebyście mogli zobaczyć sobie, jakie były proporcje płatków owsianych itd., itd. Także co, smacznego, widzimy się w kolejnych posiłkach i pioneczka. Szybciutki posiłek numer 2, mix sałat, tofu wędzone firmy Berif. Polecam ten produkt, ponieważ ma ono znacznie więcej białka niż większość tofu wędzonych, po prostu jest takie bardziej, powiedzmy, zbite, nie ma w sobie tyle wody, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Do tego pestki dyni, jakieś przyprawy i wafle ryżowe z kaszą gryczaną białą. Jak widzicie, przede mną już jest komputer. Chwila prawdy, czy on się uruchomi, ponieważ w serwisie wylądował dlatego, że gdy wciskałem klawisz power, nic się nie działo. Czy teraz coś się wydarzy? Ok, jakaś dziwna nowa barwa, tego wcześniej nie było, ale odpalił się. Komputer się odpalił, ekspresowo szybko, całkiem pusty, trzeba wszystkie aktualizacje, wszystkie programy, wszystkie sterowniki wgrywać, ale wszystko śmiga, jest gites, majonez, zabieramy się za jedzenie. Niedługo będę wychodził na popołudniowe treningi, zatem wypada wziąć ze sobą jakiś posiłek, żeby zjeść sobie w przerwie między treningami. I właśnie tutaj go mamy, na szybko coś przygotowane, żeby właśnie sprawnie to zjeść.
Mamy tutaj soczewicę czerwoną i kaszę gryczaną, do tego resztka z miksu sałat i pestki słonecznika. Kaloryczność macie podaną właśnie gdzieś na ekranie, proporcje klasycznie w opisie. Smacznego, widzimy się przy kolacji. Piona. No i witam Was ponownie, mamy nieco po godzinie 20, ja już właśnie wróciłem z pracy. Zabieram się za mój ostatni, czwarty posiłek, którym będziemy zamykać właśnie dzisiejszy dzień jedzenia. I co ja sobie tutaj właśnie przygotowałem? Zabieramy się za prezentowanie. Mamy tutaj taką zieloną papkę mocy, w której skład wchodzi szpinak, pieczarki oraz dwa rodzaje makaronu. Makaron z mąki z czerwonej soczewicy oraz makaron z mąki z zielonego groszku. Te makarony charakteryzują się tym, że mają nawet 26, jak dobrze pamiętam, gramów białka. Oprócz tego, jak widzicie, pomidor. Oczywiście sól, pieprz i takie tam zabawy. Macie kalorie tego posiłku napisane w prawym górnym rogu, ale białka jest dosyć sporo, także na pewno będzie z czego mięśnie budować. No i kończymy dzisiejszego vloga. Gdzieś tutaj na górze, czekajcie, ostrość. Gdzieś tutaj na górze napiszemy sobie podsumowanie całego dnia, ale było około 200 g białka, około 80 g tłuszczy, 90 i około 320 g węglowodanów, 2900 kalorii, także spoko. 200 g białka to jest blisko 2,2 g na kilogram masy ciała u mojej osoby ważącej około 90 kg. Także całkiem dużo. I jak widzieliście, nie było jakoś bardzo dużo dożywki białkowej, bo tylko do śniadania, nie było jakiejś bardzo dużej ilości tofu na przykład, czy produktów sojowych, bo tylko jedna kostka tofu raptem była. Zresztą wszystko macie w opisie, proporcje czego ile używałem. I co, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zdaliście sobie sprawę, że na diecie roślinnej również można trzymać bardzo wysoko białko, bez jakoś super trudnej diety, no bo te posiłki nie były ani trudne, ani jakoś niesmaczne, bo serio mi się cały czas to wszystko smacznie jadło i szybko się przygotowywało i nie było też jakoś specjalnie drogie, no bo umówmy się, te produkty w większości to nie są jakieś drogie rzeczy, no makaron z soczewicy kosztuje jakieś chyba 2,50, tylko tam opakowanie jest trochę mniejsze. W każdym razie no ceny są porównywalne do diety tradycyjnej, już te pytania często były i wartości odżywcze też mogą być spoko. Kończymy vloga na dzisiaj, łapeczki w górę, subskrypcje, komentarze, mile widziane. I widzimy się w kolejnych vlogach. Pozdrawiam.